No, synem i bratem, wujkiem nawet, Polakiem, Europejczykiem, ziemianinem, człowiekiem. O co ci człowieku chodzi? Jestem tym, kim chciałbym być. Tym, kim widzą mnie inni. Jestem sobą, ale z drugiej strony, co to znaczy być sobą? Bo przyjdzie jakiś psycholog i powie mi, typowe zachowanie dla twojego wieku, przejdzie ci. Jak mam je przejść bycie mną? Życie to nie jest choroba. Nikim. Kiedy zagłębiamy się w głąb siebie, jestem nieudacznikiem, artystą, supermanem, palaczem, alkoholikiem, ćpunem. To są wszystko słowa. Słowa mogą mnie określić, ale nie jestem nimi. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, kim jestem, po prostu patrz. Mieszkam? Czy mieszkać znaczy być? Wtedy, kiedy jestem tu, to czy mieszkam bardziej w tym pokoju, czy w tamtym? Mówi się, tam dom twój, gdzie ładowarka twoja. Muszę sobie kupić drugą, a propos, żeby zostawić jedną u rodziców. Wtedy będę mógł powiedzieć, że mam dwa domy. Tak, to muszę jeździć z tą pieprzoną ładowarką. Ale gdybym żył w ruchu, to czy mogę powiedzieć, że mieszkam w podróżach, mieszkam w swoich butach? Czy mieszkam w swoim ciele? Chyba to ma największy sens. Gdzie mieszkasz? Gdzie jest twoja świadomość? W głowie? W dłoni? Mam taki pierwszy odruch. Z marzeniami żyje się lepiej. Chciałbym je mieć, a jednocześnie się boję. Stawiam sobie takie marzenia, których wiem, że nie spełnię. Czy można powiedzieć, że marzenie się spełni kiedykolwiek? To coś wiecznego. Marzenie. Marzę o tym, żeby nauczyć się wyrażać zwięźle i na temat. Trudno jest się wyrażać zwięźle. O tym marzę.